Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W 2022 roku minęło 38 lat od porwania i zamordowania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki przez agentów komunistycznego aparatu represji. 19 października to także Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2018 roku. W hołdzie bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski. Tego dnia oddajemy cześć wszystkim osobom duchownym żyjącym w różnych epokach, które poświęciły życie Bogu i Ojczyźnie. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko swoją działalność oparł na sentencji: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Niezłomny kapelan Solidarności stał się na zawsze symbolem walki ze zbrodniczym systemem. Kościół katolicki w latach 80. XX wieku był ostoją Solidarności. Organizowane w kościołach msze święte za ojczyznę dawały ich uczestnikom poczucie jedności, siły i nadziei. Jednym z najbardziej znanych i aktywnych kapłanów Solidarności był ksiądz Jerzy Popiełuszko z Warszawy. Komuniści uważali księdza Popiełuszkę za wroga całego ustroju, a jego działalność za zagrożenie dla ustalonego przez nich porządku w PRL-u. Wokół niego gromadziły się tłumy wiernych i dlatego wydawał się władzą niebezpieczny. A on, wypełniając swoje duszpasterskie powinności, wzmacniał w nich wiarę, że codzienna szarość komunistycznej Polski się zmieni, a Polacy będą żyć godnie w swoim wolnym kraju. Po powstaniu Solidarności ksiądz Popiełuszko stał się jej duchowym przewódcą. Warszawscy hutnicy określili go swoim kapeanem, a był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego ksiądz Jerzy organizował liczne działania charytatywne, do których włączał młodych ludzi. Wspomagał prześladowanych, internowanych oraz ich rodziny. W podziemniach kościoła świętego Stanisława Kostki gromadzona była w nim żywność i leki w ramach pomocy potrzebujących. Jest to historia, którą każdy Polak powinien znać i czerpać w niej życiową lekcję. Rok 2022 był czasem pełnym refleksji o czynach i osobie księdza, ponieważ w tym roku obchodziliśmy również 75-lecie urodzin księdza Jerzego Popiełuszko. Jestem pełna podziwu i wierzę, że niniejsza osoba będzie wzorem dla obecnych oraz dla przyszłych pokoleń w budowaniu postaw patriotycznych i religijnych. Dziękuję bardzo.